Jakiś czas temu na Facebooku popularny był taki trend, że przedstawiało się 10 albumów, 10 płyt, które jakby ukształtowały twój gust muzyczny. Stwierdziłem, że zrobię coś takiego tutaj, z tym, że ograniczyłem liczbę z 10 do 5, ponieważ do tych płyt, które ukształtowały mój jakby się to pogląd muzyczny, nie było aż tak w sumie dużo. I tak naprawdę tutaj mam przed sobą właśnie 5 płyt, o których będę dzisiaj mówił. I w sumie możemy zacząć od pierwszej płyty. Kinematografia. Paktofonika. Krótko dalej na teatr. Tu mogłem dać ten, ale mogłem też również dać single, który... Single Jestem Bogiem, który też mam z wersji fizycznej. I co, no ta płyta to jest po prostu dla mnie czysty hip-hop. Utwór Jestem Bogiem to jest właśnie dla mnie definicja hip-hopu. Pierwszy raz jak usłyszałem ten utwór, to zrozumiałem, co to jest rap, co to jest oldschool, co to jest dobry rap. I po prostu dla mnie to jest klasyk nad klasyki. Jeżeli ktoś na przykład nie zna tej płyty, no całą płytę można nie znać, bo w sumie nie. Ale utwór Jestem Bogiem, to trzeba to znać. Jeżeli ktoś naprawdę chce pasjonować rapem, no to trzeba. Oczywiście jest to wydany album jeszcze przed chyba śmiercią Magika. Tak. No więc też jest utwór stosowny 2 kilo, chwile ulotne. O Jezu, priorytety, no kurde. Mogłem tu wymienić całą płytę, która jest zajebista. I tak naprawdę przez to zrozumiałem, co to jest rap i co to jest hip-hop. I to w sumie tyle. Następnie będą płyty, które już oczywiście w miarę coś tam ukształtowały ten mój gust. Zacznijmy od... No niekoniecznie od płyty, ale ogólnie muzyka tego pana Sebastian Biały-Białek ukształtowała to, że jakoś no ten rap przede wszystkim głównie kojarzył mi się, jak byłem mały, no z takimi gówniarzami, z takimi ludźmi, którzy mają wieczne problemy, a tymczasem był taki pan jak Sebastian Biały-Białek, jeszcze będzie drugi tutaj taki pan, w sumie zespół już rozpadnięty, który robiła super teksty. Na przykład no, Ta Chwila, totalny klasyk dla mnie. To nie jest rap. Emocji, no. Kurde, no. Co tam jeszcze było? Z takich utworów, które nie znalazły się na płycie, na pewno Samotność, która... Przepraszam. Była dla mnie utworem, który jakby mnie definiował przez to, że właśnie... A zawsze byłem bardziej samotnikiem właśnie i ten utwór też mnie jakby pobudzał do bycia... inaczej. Po prostu się zidentyfikowałem. Oprócz tego był ten utwór, którego zapomniałem nazwy teraz, ale może go tutaj, ale pewnie go tutaj wstawię. Ten utwór, co on go nagrał z tą dziewczyną, że... I on właśnie miał taki problem, że mu syna zabrali. I to... W sumie tyle, no. Pan Biały pokazał, że... Rap to jest coś więcej niż tylko... głupie przeklinanie, mimo że wygadam się pojawiają na płycie, czy w wielu utworach, ale to jest po prostu... To jest po prostu, no... No sztos, no. Co się mogę więcej powiedzieć? Kolejna płyta, moi drodzy. Najlepszy przekaz, mieście słowa prawdy. Moja pierwsza płyta rapowa, jaką miałem. Wygląda to tak. Jeden też z pierwszych rapów, jakich słyszałem w życiu. Tak, chłopaki niestety już rozpadli, szkoda. Jedyne co mam pod dupę o tą płytę, to jest taki, że raz jak sobie ułożyłem do Discmana, kilka lat później,
To było coś, co zauważyłem, że te utwory tutaj są trochę inne niż te, które są w sieci. To jednocześnie jest spoko, bo patrzę na to z innej perspektywy, ale no jednak przez to, że jestem usłuchany przez takie utwory jak, nie wiem, najlepszy, na przykład, nie wiem, Blado Śmierci, Wyciągamy Dzieci z Ramy, no to przy tym jak ja jestem usłuchany tam utworami internetowych, no to tutaj to był taki szok. Ale między innymi też Szkoły Sanka. Chłopaki w ogóle też, jak pan, ten pan co z Must Be The Music, ponieważ ja kiedyś to bardzo mocno śledziłem i lubiłem. I właśnie tych dwóch panów z tego. Jeszcze ja był w sumie Soundgloud System, z tym, że Soundgloud System miał tylko jeden w sumie taki utwór, który mnie bardziej dotknął. Czyli Była Chłodna, więc w sumie tyle. Kolejna płyta to jest Bezczel Słowo Honoru. Po pierwsze płyta wydana Step Records, czyli taka moja chyba ulubiona wytwórnia za czasów gimnazjum, z której najwięcej raperów słuchałem. A po drugie płyta po raz kolejny motywacyjna, tak samo w sumie Biały i Najlepszy Przekaz Mieście były to rapy motywujący. To tutaj też taki był, zwłaszcza utwór Bene Nati. Oprócz tego smutny utwór Czarne Róże. Kliczko z Kania, który jest sztosem. W głębi duszy, który też bardzo mocno jest smutny. No to kurde, no to mogę też wymieniać. I przede wszystkim ta płyta pojawiła się u mnie w pewnym momencie mojego życia. Mianowicie kiedy odchodziłem z gimnazjum i szłem do liceum. I tam był. No tam było dla mnie takie, wiadomo, strach, że nowa szkoła itp. itd. Ale ta płyta, tak by wszystko to wyjebała i liceum przeżyłem, teraz przeżyłem studia i jest spoko. A do Bezczela to mam jeden problem, że oprócz ADHD, gdzie w sumie jest utwór, on się nazywa Proforma. Tam jest w ogóle Aero Push Fix, VNM, Skaty. A tam jest cała masa chyba raperów na ficie. Oprócz tego właśnie ta płyta to następnie mnie po prostu trochę zawiedły. Czy to właśnie 8 mila wydana w 2018, czy to Teraz albo Nigdy, gdzie pierwszy raz odsłuch Hindley był spoko. Ale za drugim razem to było po prostu krwotok z uszu. Dobra. I ostatnia płyta. Dwie płyty. W wersji nielegalnej. Grupa opresyjna od Stredyża Stopy. To jest historia taka, że jak byłem w podstawówce i tata pozwolił mi coś włączyć w radiu. No i włączyłem tą płytę. I to był rap. I to była taka płyta, która, jak wiecie, jak się ma 8. Coś koło tego lat było się w podstawówce. Wtedy to bardziej się chyba na wszystko reagowało. Wtedy jakby wtedy zakończyłem takie pierwsze zauroczenie w rapie. Takie pierwsza miłość do tej muzyki. Przede wszystkim dlatego, że grupa operacyjna, oni nie byli tacy typowi. Oni mówili wszystko taki po prostu trochę prześmiewczy. I w sumie tyle, no. To mam powiedzieć, co w ogóle mam dwie płyty, bo to jest tak. Ta płyta jest już zjechana troszeczkę i słabo się z nią gra. Jako co próbowałem ją raz kiedyś utworzyć na niej, to chyba tylko dwa utwory chodziły. Więc pokażę na pamiątkę, że od tego zaczęło się moje pierwsze uczucie do rapu. A tutaj mam płytę, która jest całkowicie już zjechana. W ogóle się nie da jej odtworzyć. Też jest podpisana jako grupa operacyjna. Zobaczcie, jak ona jest zjechana. W sumie tyle, tak naprawdę, mimo iż w sumie oryginalnych płyt nigdy w życiu nie widziałem, to wam nie powiem, jakie były utwory. Jedyny utwór, jaki pamiętam, to był utwór taki Bądź sobą z tej płyty. To już też przechodzą klasyki jakby rapu. A z takich innych utworów to na pewno był
taki utwór Świr chyba, coś takiego. W sumie tyle pamiętam. Jeszcze był taki utwór, który tam wtedy prześmiewał PZPN. Jakoś się, nie pamiętam też jak się nazywa. No, nie pamiętam tych tytułów, sorry was. I to sobie tyle. To są właśnie albumy, które w sumie ukształtowały mój pogląd hip-hopowy. I to by było na tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. A jak będzie miły komentarz, no to wam przyjdzie serduszko. Dzięki, cześć.